hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 12 odbył się ostatni turniej w ramach pierwszej edycji Miniligi Piłki Ręcznej Dziewcząt. Przez kilka miesięcy, łącznie w 7 zawodach, rywalizowały dziewczęta z klas 5 z 6 tczewskich szkół, a gościnnie także chłopcy i dziewczęta z młodszych klas. Miniliga Piłki Ręcznej Dziewcząt powstała dzięki inicjatywie dwójki nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów piłki ręcznej zarazem, Agnieszce Janickiej i Robertowi Karnowskiemu. Do realizacji pomysłu włączyło się szereg osób, placówek, także firm, które zasponsorowały dzieciom nagrody. Patronatem ligę objął Międzyszkolny Klub Sportowy Sambor. Rywalizacja trwała przez 7 miesięcy. W każdym rozegrano turniej. Łącznie uczestniczyło w zmaganiach blisko 100 uczniów z 6 tczewskich szkół podstawowych. Głównie były to dziewczęta z klas 5, ale gościnnie występowały też uczennice 4 klasy z 12 i chłopcy, czwartoklasiści z 12. Dla dzieci w tym wieku nie ma zawodów międzyszkolnych w piłkę ręczną. Są tylko dla starszych i to w formule jednego turnieju w roku szkolnym. Nie wynik był tu więc najważniejszy, a zachęcenie dzieci do gry w piłkę ręczną i wyszukiwanie talentów. Ideą stworzenia miniligi była zachęcenie dzieci do uprawiania piłki ręcznej. Od lat w Tczewie propaguje tą dyscyplinę sportową Szkoła nr 12 i Szkoła Sportowa nr 2. I to były takie zamknięte oddziały na bazie szkół. W tym roku postanowiliśmy wyjść do miasta, do wszystkich szkół i zachęcić nauczycieli do tego, aby dzieci poznały tą dyscyplinę sportu, przez co wychwycić parę utalentowanych perełek na treningi, na zajęcia sportowe, żeby zaczęły chodzić. Także myślę, że się udało, ponieważ pozyskaliśmy utalentowane dzieci ze szkoły numer 8, 11, 7. Myślę, że to jest dobra zachęta dla wszystkich dzieci z całego miasta. Tutaj już dzisiaj było słychać hasło, jak fajnie, że tu przyszliśmy znowu, bo mamy salę. Są to wypowiedzi na pewno dzieci, które po prostu przy tej szkole sali nie mają. To jest raz. No na pewno poznają nowe koleżanki. Poznają nową dyscyplinę, ponieważ naszą miniligę zaczęliśmy w ogóle od takiego pokazowego meczu, który Robert sędziował, ja troszeczkę przez mikrofon omawiałam, przypominaliśmy dzieciom przepisy. Na pewno przez te 7 turniejów dzieci rozwinęły się. Widać było na tych ostatnich już turniejach, kiedy ta gra już była inna, kiedy my już musieliśmy jako szkoła trenująca obawiać się rezultatów z taką szkołą, na przykład numer 10, która nie stoi piłką ręczną, a tutaj widać, że się rozwinęła troszeczkę, więc myślę, że to zaowocuje, tym bardziej, że nagrody też były związane z piłką ręczną, ponieważ klub Sambor ufundował i smycze z napisami, i koszulki mieliśmy z napisem I love handball, także może gdzieś w serduchu którejś dziewczyny ta piłka ręczna zostanie i za rok zdecyduje się kontynuować tą po prostu grę. Łącznie w 7 turniejach rozegrano 113 meczów, co zajęło ponad 20 godzin. Dzieci zdobyły ponad 1000 bramek. Ligę wygrały dziewczęta ze szkoły podstawowej nr 12, podopieczne Agnieszki Janickiej. Drugie miejsce zajęła reprezentacja dziesiątki, a trzecie sportowej dwójki. Rywalizowały także ekipy z jedenastki, siódemki, piątki i ósemki. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. Oprócz pucharów, dyplomów i medali były nagrody rzeczowe, w tym rower, zegarki, sprzęt sportowy, wejściówki i karnety. Najlepszą bramkarką ligi uznano Kornelię Kurowską, a najlepszą zawodniczką rozgrywek Martę Pilas. Królem strzelców została Magdalena Sobal, a spośród chłopców wyróżniono Wiktora Karnowskiego.